niewłaściwą dziewczyną. Jeśli Poli chce, żebyś jadł groszek, to groszek będziesz jadł. Ojej. Poli! Miałaś nakarmić Paxa groszkiem, nie pomalować nim kuchnię. Jestem starszą siostrą. Pax powinien mnie słuchać. Ty też powinnaś słuchać jego. Żeby się dogadać, musisz go zrozumieć. Nie da się nad nim zapanować. Dobry wieczór, Poli. Pani Mens? Mój ukochany okruszek też się wita. O, witam pani Mens. Już pani przyszła. Poli, wychodzimy z tatą na kolację, a wami zaopiekuje się pani Mens. Ale ja też lubię jeść na mieście. Wybacz, Dyńko, to randka. Dziękuję, że pani przyszła. Ależ to żaden kłopot. No dobrze, młoda damo. Bierz się za pracę domową i... Jesteś gotowa, Poli? Już wychodzę. Nie wydaje mi się. Ale miałam dzisiaj pomóc Lili przy jej nowym biznesie. Cóż, w takim wypadku pozwolę... tej początkującej bizneswoman wyprowadzić okruszka. Jeśli skończysz zadania przed jej powrotem, może pozwolę ci się socjalizować. Ale praca domowa jest dopiero na... Żadnych ale! Ja jestem opiekunką i zrobisz to, co mówię. Do pokoju i nie wychodź za tych drzwi, póki nie pozwolę. To do zobaczenia, Poli! Jedna drobna poprawka i jestem pewna, że... Hej, córeczko! Mamy wieści! Pani Mens nie może dzisiaj przyjść, a potrzebujemy opiekunki dla Paxa, ponieważ jedziemy na turniej Pierce'a. Więc? W końcu ja mogę się nim zająć? Pewnie! Cóż, nadal mam obawy. Jest gotowa, skarbie. Pewnie masz rację. Jeśli wszystko pójdzie gładko, kupimy ci ten pierścionek czuczulagu. Pierścionek lulufufu! Obiecuję, że będę najlepszą opiekunką pod słońcem. Możesz zacząć od zabrania rzeczy Paxa z samochodu. Jasne. Butelki, smoczki, zabawki. O, oczywiście Bubu. I już. Brakuje mi tylko malucha. Wierzę, że kocha się wspinać. Nie spuszczaj go z oczu. Tata i ja zjemy najpierw szybki lunch. Numer do restauracji zapisany na lodówce. Kupimy też więcej tych mokrych chusteczek. Ale nie martw się, na dzisiaj ci wystarczy. A potem będziemy tylko na konkursie sztuk walki Pierce'a do godziny. Ależ kochanie, nie martw się. Poli sobie poradzi. Zadzwoń, jeśli będziesz miała problem. Oczywiście. Powiedz papa, Pax. Pa, Poli. Pa, Pax. Spędzimy wspólnie całe popołudnie, Paxton. Fajnie, co? Okej, nie fajnie. Nie płacz. Nie płacz. Patrz. Czego chcesz? Przekąsek? Rybnych krakersów? Gryzaczka? Lila, Shani, ogłaszam alarm. Opiekowanie idzie źle. Ojej! Nawet ja nie płakałam tyle, gdy wzór w kratkę zastąpił Pepitkę. Wpadł w histerię. Bez paniki. Przeczytałam o zabawkach dla dzieci i przyniosłam to. Ma wszystko, czego dzieci chcą. Klucze, grzechotki i nagrane dźwięki zwierząt. Widzisz? Podoba mu się.
Ja się tym zajmę. Pax na pewno płacze przez ubranie. Patrz na niego. Na jego miejscu też bym płakała. Wytrzyj te niestylowe łzy. Będziesz najmodniejszym dzieckiem w piaskownicy. Biegnij, Paxi. Zdobędziesz wszystkie bazy. Dosiądź konia i wio, mały kowboju. Ech, zatrzymać pokaz. Jak możesz nie lubić stylu morskiego? Teraz jest na fali. Nic nie działa. Może zadzwoń do mamy i poprosi o radę. Nie, wtedy dowiedzą się, że nie idzie nam gładko i nie dostanę lulu fufu. Hejka, kochani. Tutaj Poli, Shani i Lila. Teraz, kiedy mamy magiczny przycisk, pora na kolejne super przygody z mopą. Kto chce wyruszyć w nową, niesamowitą podróż? Ja! Możemy jeszcze troszkę pozwiedzać krainę Lamy? Jasne, dobry pomysł. Mini moc! Tak! Mini podróż! Witajcie! Moje drogie, przybywacie w samą porę na targi robótek ręcznych. Pokażę wam wasze stoiska. Nasze stoisko? Ale jak to? Dzięki! Jestem Dan! Aha, dzięki Dan. Ale my się na nic nie zapisywałyśmy. Rozumie się samo przez się, że za tym też prawdopodobnie stoi babcia Pocket. No cóż, zapowiada się super zabawa. Jeden drobny problem. Nie mamy co zaprezentować. Szybko, Poli, przypomnij sobie vlogi. Który poradnik wykorzystamy jako inspirację? Chwileczkę. Już wiem! Możemy zrobić specjalne bransoletki przyjaźni. Zaraz, ale w sumie nie da się, bo nie mamy do tego żadnych materiałów. Użyjmy przycisku i udajmy się w tropiki. Muzyczne kamyki z nadrzeki nadadzą się jako koraliki do bransoletek. I możemy je przymocować do serpentyn, które wzięłam na pamiątkę z krainy jednorożców. Genialny plan, drużyno! To najwyższa pora już wracać. Targi robótek ręcznych rozpoczynają się za 3, 2, 1! Uff, zdążyłyśmy! Nie do wiary! To Aliana i księżniczka Rain! Cześć, dziewczyny! Co za fantastyczne spotkanie! Co tam macie? Zamknijcie oczy i wyciągnijcie ręce. O, muszę to sfilmować na vloga. To są bransoletki przyjaźni. Mają przypominać, że zawsze możecie na nas liczyć. Są przepiękne. Jaki cudny podarunek. Wasz pomysł jest bardzo inspirujący. Proszę, ja też mam coś dla was. Dzięki. Wiedziałam, że się spodoba. Jest wprost cudowny. No dobrze, kochani, pora się pożegnać. Powiedzcie pa. Pa. Zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek Paszportu do Przygód. Hejka, kochani! Tutaj Poli. Witam was ponownie na moim vlogu. W końcu rozgryzłyśmy, jak dostać się do mapy przygód. A więc zgadnijcie, co będziemy dziś robić. Odwiedzimy kolejne miejsce na mapie. Mini moc! Zaraz. A dokąd się wybieramy? Do tego... kartonu z sokiem? Mini podróż! Wow! To tropikalny las deszczowy! Ale super! Chodźmy pozwiedzać! Zobaczcie! Są akurat 3 skutery! Biorę różowy! Ale super! Ekstra! Ha 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 ha
Widzicie, co tam jest? Taki sam soczek jak na mapie. To wygląda jak tropikalny klub, urządzony w chacie Tiki. I ze świetną muzyką. Słyszycie tę melodię? To cudowna miejscówka, żeby pobawić się i zrelaksować. Ale jak mamy pokonać tę rzekę, żeby się tam dostać? Woda jest zbyt głęboka, żeby przejść pieszo lub przyjechać na skuterach. Przejdźmy się wzdłuż brzegu i poszukajmy płytszego miejsca. Spójrzcie, jakie piękne kamienie. Może oznaczają miejsce, w którym da się przejść. Wiecie? Te dźwięki coś mi przypominają. Po prostu wspaniale! Muszę to koniecznie nagrać. Słyszycie? To brzmi zupełnie tak, jak melodia, którą było słychać z tamtej chaty Tiki. A to ciekawe. Spróbujmy równocześnie zagrać tę melodię na kamieniach. Co to takiego? Wygląda na to, że dzięki muzyce przywołałyśmy super stylowe auto do przejechania przez rzekę. Tu jest niesamowicie! Masz dobre wyczucie rytmu. No oczywiście, babcia tu była. Muzyka, magiczne kamienie i moje najlepsze przyjaciółki. A za tydzień znów użyjemy paszportu do przygód. Hejka, kochani, tutaj Poli. Właśnie skończyłyśmy nasze projekty na targi nauki. A teraz możemy wybrać się w pewne wspaniałe miejsce. A do tego magiczne! Dziś zamierzamy zaliczyć kolejne atrakcje w parku rozrywki. Mini Moc! Mini Podróż! Wow! Co tu się dzieje? To chyba konkurs na najlepsze lody. Patrzcie, jakie niesamowite smaki. Lody z watą cukrową, z żelkowymi dżdżownicami. Czekoladowa niespodzianka. A tu miętowo-wiśniowe. Tych muszę natychmiast spróbować. No i jak one smakują? Pysznie. Idealnie dobrane proporcje mięty i wiśni. Twój język też jest miętowo-wiśniowy. Te lody muszą być magiczne. Poproszę czekoladową niespodziankę. Cześć, księżniczko Rain. Jak miło cię widzieć. Chętnie skosztuję twoich lodów. Przykro mi, dziewczyny, ale niestety brakuje mi pewnego składnika niezbędnego do lodów z tęczową posypką. Nie chcę zostawiać stoiska, bo mogę zostać zdyskwalifikowana z konkursu. Nie martw się. Przyniesiemy ci ten składnik. Dziękuję, ale niełatwo go znaleźć. Moja magiczna posypka jest ukryta za trzecią tęczą po prawej, jak miniecie piątego jednorożca po lewej. Jasne, trzecia tęcza robi się. No to ruszamy! Znalezienie tęczy to będzie łatwiej. No tak, poszukajmy tej posypki. To musi być to. Trzecia tęcza po prawej. Bułka z masłem. W samą porę.
Wielkie dzięki. Wkrótce ogłoszą zwycięzcę. Mm, są super błyszczące! Nie mają sobie równych. Czy to pora na selfie? Jasne! Najlepszy sposób na zakończenie tego odcinka paszportu do przygód. Pa! To od Aliany! Konkurs piosenki dzisiaj wieczorem w parku rozrywki. O, Rajusiu, to fantastyczna sprawa! No właśnie! Niesamowite, że dochodzą do nas SMS-y z kosmosu. Myślicie, że możemy wziąć w tym udział? Czy możesz nas zapisać? Może babcia już to zrobiła. Jesteście zapisane? Uśmieszek? Tak! Świetnie się składa, bo w lecie brałyśmy lekcję śpiewu. Wystąpimy z tą nową piosenką, którą ćwiczyłyśmy. Super okazja, żeby pograć na perkusji. A ja zagram na gitarze elektrycznej. A więc w drogę! Wystąpimy w parku rozrywki z naszą nową piosenką. Mini podróż! Dziewczyny, tak się cieszę, że was widzę. Ale mamy pewien kłopot, bo zepsuły się reflektory. A bez oświetlenia nie będzie konkursu. Hej! Czy pamiętacie tę grządkę z kulami disco w krainie Lamy? No wiecie, to taka zwykła grządka jak z warzywami, ale na tej są kule disco. A, tak! Spokojnie, mamy rozwiązanie. Jesteście gotowe? Witajcie, kochane! Macie ochotę się zająć disco błyskoogrodnictwem? W pewnym sensie. Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy zerwały kilka kul disco? Konkurs piosenki w parku rozrywki zostanie odwołany, jeśli na scenie nie będzie oświetlenia. Odwołają występy? Nie ma mowy! My Lamy zawsze wspieramy sztukę! Weźcie tyle błyszczących kul, ile chcecie! Bardzo dziękujemy, Dan! Sytuacja uratowana! A tu mam jeszcze dla was taki mały prezent! Jakie śliczne! Dziękujemy! Świetny pomysł! Oświetlimy nimi scenę! Gotowe na efekty specjalne? Tak! Dałyśmy czadu, dziewczyny! Hejka, kochani! Tutaj Poli! Ogromnie się cieszę, bo w tym odcinku pokażę wam super odlotowy sposób, jak zrobić cudnego jednorożca. A więc zaczynajmy! Okej, ten jednorożec może być świetną dekoracją waszego pokoju albo prezentem urodzinowym dla przyjaciółki. Będzie wam potrzebna tektura, dużo pasków kolorowego papieru, ja używam takiej cienkiej bibuły, troszkę kleju i pędzelek. Wspaniale! Krok pierwszy. Z niepotrzebnej tektury zróbcie taką figurkę jednorożca. Pod filmikiem znajdziecie instrukcję, jak ją przygotować. Zobaczycie, jakie to proste. Kiedy już będziecie mieć gotową figurkę, czas na dekorowanie! Zanurzam swój pędzelek w kleju i od razu nanoszę na tekturę. Teraz biorę kawałki papieru i przyklejam je w ten właśnie sposób. To łatwizna. Przyklejaj papierki, aż pokryjesz całą figurkę. Ha, coś dziwnego. Ten papierek tak mocno się błyszczy. Ojej. Widzę, że coś jest na nim napisane, ale... A, litery są zbyt drobne, żeby je przeczytać. Ten mały napis oznacza, że pora na małe dochodzenie. Zaraz wracam. Mini mąż! Wow! To mapa? Czy to lama? Jednorożec? Saturn?
Lila i Shani muszą to zobaczyć. Maxi przemiana! Dziewczyny, musicie do mnie przyjść. Znalazłam mini mapę pomiędzy papierkami do mojego jednorożca. Zaraz będziemy! To naprawdę super maleńka mapa. Tak. I coś mi mówi, że zabierze nas na wielką przygodę. Chcecie to sprawdzić? Jasne. Już nie mogę się doczekać. Mini moc! Czy kiedykolwiek wcześniej widziałyście takie miejsce? Nie. Ciekawe, jak mamy tam dotrzeć, skoro nie wiemy nawet, gdzie jest to tam. Ta lama jest taka urocza. O, zobaczcie. Wygląda, jakby ktoś tu coś zanotował. To pismo mojej babci. Masz swój paszport do przygód, Poli. Użyjcie skuterów i bawcie się dobrze, buziaki babcia. Podrzucenie nam tej niesamowitej mapy to coś jak najbardziej w stylu babci. Bo to chyba jest to, prawda? Magiczna mapa przygód. Tak! Zapowiada się super zabawa! Poli, musimy znaleźć sposób, żeby dostać się w te miejsca. Na pewno to zrobimy. A ja nagram nasze przygody na vloga. Tak! Dziewczynki, pora na kolację. Dobra, szybko! Maxi przemiana! Nigdy nie uwierzycie, co dzisiaj odkryłyśmy! Maleńką mapę magicznej krainy! W następnym vlogu na pewno opowiem wam więcej. A teraz pora na pizzę! Pa! Hejka, kochani! Tutaj Poli! Witam was na moim vlogu! Odkąd odkryłyśmy tę mapę, bez przerwy o niej myślę! Tak bardzo chcę zobaczyć te wszystkie miejsca! Macie ochotę do mnie dołączyć? Tak! O, chwilka! Muszę włączyć kamerę! Nagramy ten moment na vloga. No to w drogę! Czas na mini moc! Okej. W jaki sposób mamy dotrzeć do tych miejsc? W notce od babci było coś o skuterach. Chyba musimy wskoczyć do mapy. Może jest jakieś zaklęcie, które trzeba wypowiedzieć. Hej! A to co? To wygląda... jak paszport! To właśnie miała na myśli babcia, pisząc o paszporcie do przygód. Dzięki niemu będziemy mogły podróżować. Ale jak się go używa? Skoro zmniejszamy się, wypowiadając słowa mini moc i trzymając medalion, to spróbujmy powiedzieć mini podróż, jednocześnie trzymając paszport. Świetny pomysł, Poli! Mini podróż! To może powiedzmy mini podróż, jednocześnie trzymając paszport i wskazując miejsce na mapie. Warto spróbować. Chcemy zacząć od lamy? Mini podróż! Udało się! Jesteśmy w mapie. To chyba festiwal muzyczny. Wasze imiona? Poli, Lila i Shani. O, wasza kolej. Szybko, jesteście strasznie spóźnione. Spóźnione na co? Dopiero przyszłyśmy. Jesteście na liście Lama Rama Talent. Macie coś zatańczyć. O, co? Dlaczego jesteśmy na liście? To babcia. Musiała nas zapisać. Mamy tutaj takie powiedzonko. Przedstawienie musi trwać. Proszę za mną. Chyba nie jestem gotowa na występ przed takim tłumem. I nie miałyśmy ani jednej próby. Spokojnie. Dziewczyny, możemy improwizować. Jest jedna piosenka, którą znamy na pamięć. It's okay. Thank you.
zaraz wrócimy do domu. Myślę, że Shani ma jakiś pomysł. Mini podróż do domu! Spójrzcie na tę odlotową kulę disco, którą dostałam od Lamy. Okej, za tydzień znowu użyjemy paszportu do przygód. Na mapie jest tyle miejsc, które chcemy odwiedzić. Do zobaczenia w następnym odcinku naszego vloga. Pa! Hejka, kochani! Tutaj Poli, Shani i Lila. Ponownie witamy was na vlogu. Jak widzicie, jesteśmy gotowe na Halloween. Kostiumy, cukierki. Będzie strasznie! Zwykle chodzimy zbierać słodycze z Nikolasem, ale z jakiegoś powodu w tym roku nie może iść z nami. Dlatego wpadłyśmy na nowy pomysł. Czas na halloweenową mini podróż pełną przygód! Mini moc! Więc dokąd się wybieramy? Do parku rozrywki. Woohoo! Tak! Mini podróż! Opustoszałym parku zdecydowanie jest przerażająco. Ale to naprawdę super, że mamy go tylko dla siebie. Właśnie. I wiecie, co to oznacza? Zero kolejek. Ruszajmy! Widziałyście to? Założę się, że to był duch. To ta atmosfera działa na twoją wyobraźnię. Chodźmy teraz na karuzelę. Hej! Czy widziałyście tę dziwną dynię? Może jednak nie jesteśmy tu całkiem same? Myślisz? To niemożliwe! Nie ma tu nikogo oprócz nas! Ten park musi być nawiedzony. A, to robi się dla mnie zbyt straszne. Nikolas? Mam was. Pamiętasz, Poli, jak nastraszyłaś mnie rok temu? W roku nadszedł czas na rewanż. Przestraszyłeś nas. To było niezłe. Muszę ci podziękować. Wpadłem na ten pomysł, oglądając twój vlog. Ale Nikolas, jak się tu dostałeś? No wiesz, twoja babcia trochę mi pomogła. No jasne. Dzięki niej mogłem znaleźć się tu przed wami i przygotować niespodzianki. Okej, to było naprawdę ekstra, ale wystarczy już żartów, bo teraz czas na przejażdżkę! To było najlepsze Halloween w moim życiu! Wesołego Halloween, kochani! Zapraszam na mój kanał za tydzień na nowy odcinek Paszportu do Przygód! Pa! Hejka, kochani! Tej nocy miałam naprawdę niesamowity sen! Jeździłam na deskorolce po tęczowych pierścieniach Saturna! Super, że jesteście! Dzisiaj wyruszamy w kosmos, żeby pojeździć po pierścieniach Saturna! Prawda, że inna grawitacja może sprawić kłopot, ale coś wymyślimy! Będzie naprawdę super! Mini-moc! Spójrz na te pierścienie, Shani! To będzie mini-podróż! Poli? O, ups! Zaraz sprawdzimy, co z tą grawitacją. Poli! Moment, gdzie jest Lila? O nie, czy ja... Ciut za mocno się nakręciłaś. Racja, naprawmy to. Mini podróż do domu! Bardzo cię przepraszam, Lila. Zacznijmy od początku. Mini podróż! Okej, jesteśmy w komplecie. No to jedziemy! Zaczekaj, jest taki tyci problem. Sprzęt? O nie,
nie zauważyłam, że nie byłyście gotowe. Wybaczcie. Wiecie co? W krainie jednorożców widziałam wrotki. Może uda się je pożyczyć? Tak! Więc widziałam je przy tęczowej huśtawce. Bardzo mi przykro, że nic nie znalazłyśmy. Nie ma sprawy. Na pewno uda się innym razem. Cześć dziewczyny! Jakie macie plany? Chciałyśmy trochę sobie pojeździć, ale chyba zapomniałyśmy sprzętu. Wiecie, świetnie się składa, że was spotkałam, bo mam ze sobą te wrotki. Bardzo ci dziękujemy, księżniczko Rain. To może teraz twój sen się ziści, Poli. A więc ruszajmy! Czasem tak nas ponoszą emocje, że nie mamy czasu na plan. Na szczęście przyjaciele zawsze podadzą pomocną dłoń. Albo nawet parę wrotek. Okej, to teraz pora na kosmiczną jazdę bez trzymanki. Do zobaczenia za tydzień, pa! Hejka, kochani! Tutaj Poli, witam was ponownie na moim vlogu. W końcu rozgryzłyśmy, jak dostać się do mapy przygód. A więc zgadnijcie, co będziemy dziś robić. Odwiedzimy kolejne miejsce na mapie. Mini moc! Zaraz, a dokąd się wybieramy? Do tego kartonu z sokiem. Mini podróż! Wow, to tropikalny las deszczowy. Ale super! Chodźmy pozwiedzać. Zobaczcie, są akurat 3 skutery. Biorę różowy. Ale super! Ekstra! Widzicie, co tam jest? Taki sam soczek jak na mapie. To wygląda jak tropikalny klub, urządzony w chacie Tiki. I ze świetną muzyką. Słyszycie tę melodię? To cudowna miejscówka, żeby pobawić się i zrelaksować. Ale jak mamy pokonać tę rzekę, żeby się tam dostać? Woda jest zbyt głęboka, żeby przejść pieszo lub przyjechać na skuterach. Przejdźmy się wzdłuż brzegu i poszukajmy płytszego miejsca. Spójrzcie, jakie piękne kamienie. Może oznaczają miejsce, w którym da się przejść. Wiecie? Te dźwięki coś mi przypominają. Po prostu wspaniale! Muszę to koniecznie nagrać. Słyszycie? To brzmi zupełnie tak, jak melodia, którą było słychać z tamtej chaty Tiki. A to ciekawe. Spróbujmy równocześnie zagrać tę melodię na kamieniach. Co to takiego? Wygląda na to, że dzięki muzyce przywołałyśmy super stylowe auto do przejechania przez rzekę. Tu jest niesamowicie! Masz dobre wyczucie rytmu. No, oczywiście. Babcia tu była. Muzyka magiczna.
magiczne kamienie i moje najlepsze przyjaciółki. A za tydzień znów użyjemy paszportu do przygód. Hejka, kochani! Tutaj Poli! Ogromnie się cieszę, bo w tym odcinku pokażę wam super odlotowy sposób, jak zrobić cudnego jednorożca. A więc zaczynajmy! Okej, ten jednorożec może być świetną dekoracją waszego pokoju albo prezentem urodzinowym dla przyjaciółki. Będzie wam potrzebna tektura, dużo pasków kolorowego papieru. Ja używam takiej cienkiej bibuły, troszkę kleju i pędzelek. Wspaniale! Krok pierwszy. Z niepotrzebnej tektury zróbcie taką figurkę jednorożca. Pod filmikiem znajdziecie instrukcję, jak ją przygotować. Zobaczycie, jakie to proste. Kiedy już będziecie mieć gotową figurkę, czas na dekorowanie! Zanurzam swój pędzelek w kleju i od razu nanoszę na tekturę. Teraz biorę kawałki papieru i przyklejam je w ten właśnie sposób. To łatwizna. Przyklejaj papierki, aż pokryjesz całą figurkę. Coś dziwnego. Ten papierek tak mocno się błyszczy. Ojej! Widzę, że coś jest na nim napisane, ale... litery są zbyt drobne, żeby je przeczytać. Ten mały napis oznacza, że pora na małe dochodzenie. Zaraz wracam! Mini mąż! Wow! To mapa? Czy to lama? Jednorożec? Saturn? To jest czadowe! Lila i Shani muszą to zobaczyć. Maxi przemiana! Dziewczyny, musicie do mnie przyjść. Znalazłam mini mapę pomiędzy papierkami do mojego jednorożca. Zaraz będziemy! To naprawdę super maleńka mapa. Tak. I coś mi mówi, że zabierze nas na wielką przygodę. Chcecie to sprawdzić? Jasne. Już nie mogę się doczekać. Mini moc! Czy kiedykolwiek wcześniej widziałyście takie miejsce? Nie. Ciekawe, jak mamy tam dotrzeć, skoro nie wiemy nawet, gdzie jest to tam. Ta lama jest taka urocza. O, zobaczcie. Wygląda, jakby ktoś tu coś zanotował. To pismo mojej babci. Masz swój paszport do przygód, Poli. Użyjcie skuterów i bawcie się dobrze, buziaki, babcia. Podrzucenie nam tej niesamowitej mapy to coś jak najbardziej w stylu babci. Bo to chyba jest to, prawda? Magiczna mapa przygód. Tak! Zapowiada się super zabawa! Poli, musimy znaleźć sposób, żeby dostać się w te miejsca. Na pewno to zrobimy. A ja nagram nasze przygody na vloga. Tak! Dziewczynki, pora na kolację. Dobra, szybko! Maxi przemiana! Nigdy nie uwierzycie, co dzisiaj odkryłyśmy. Maleńką mapę magicznej krainy. W następnym vlogu na pewno opowiem wam więcej. A teraz pora na pizzę. Pa! Cześć wszystkim! Tutaj Poli, Shani i Lila. W poprzednim vlogu Bella opowiedziała nam historię o syrenie, która ochrania wody wokół przystani. Sądzimy, że nasz różowy delfin może tak naprawdę być tęczową syreną. A Bella obiecała pomóc nam ją odnaleźć. Pora pstryknąć tę fotkę. Powiedzcie, syrena! Pójdziemy z Poli na diabelski młyn. A ja i Bella rozejrzymy się na plaży. W drogę! Thank you.
Niczego ciekawego tutaj nie widzę. A co u ciebie, Poli? Chyba mam pewien pomysł. Różowej łuski. Och, i co my teraz zrobimy? Został nam już tylko jeden dzień przed powrotem do domu. Och, naprawdę chciałabym zrobić to zdjęcie dla babci. Może spójrz na to inaczej. Zobacz, jak dobrze się dziś bawiłyśmy. Masz rację, Lila. Ten dzień był wspaniały. No i wciąż mamy jeszcze jutro. Obie macie rację. Nie poddawajmy się jeszcze. Nie przegapcie naszej następnej przygody. To nasza ostatnia szansa na zobaczenie syreny. Cześć wszystkim. Lila, Poli i Shani, wasze ulubione poszukiwaczki syren, znów na posterunku. Dzisiaj jest ostatni dzień naszych wakacji, a ciągle nie znalazłyśmy syreny. O, a przecież próbowałyśmy chyba wszystkiego. Może pójdziemy w miejsce, gdzie pierwszy raz widziałyśmy różową płetwę. Ach, ciągle nic. Dziewczęta, zebrałam wszystkie zdjęcia z naszej wycieczki. Obejrzyjcie sobie. Ileż tu wspaniałych przygód i wspomnień. Co się stało? Chciałyśmy dodać bardzo wyjątkowe zdjęcie do twojej kolekcji. Może i nie znalazłyście różowego delfina? Ani syreny. Ale przeżyłyście razem niesamowite przygody podczas poszukiwań. Pomyślcie, jaka to była zabawa. Wiecie, czasem przygoda jest prawdziwą nagrodą. Dzięki, babciu. Masz rację. Może nie mamy tego jednego zdjęcia, ale mamy setki nowych wspomnień. I o to chodzi. Dziewczyny, udało wam się odnaleźć tęczową syrenę? Powiedziałaś, syrenę? Nie, ale poszukiwania to świetna zabawa. Delfin, syrena. Czegokolwiek szukałyście, myślę, że znalazłyście coś lepszego. Zabawę z przyjaciółkami. Może zrobimy sobie jeszcze ostatnie zdjęcie, co? Czas na grupowe zdjęcie na molu. Teraz powiedzcie wspomnienia. Wspomnienia! Ta fala nieźle nas zaskoczyła. Zaraz, czy to... różowy delfin? Serio? Niech spojrzę. Rzeczywiście! A jeśli to delfin, to czym jest niemożliwe? Co? Pokażcie! Niemożliwe! Jest tu, na rogu! Tęczowa syrena! Okazuje się, że różowy delfin i tęczowa syrena istnieją naprawdę. A my mamy zdjęcie, na którym ich widać. Wystarczyło tylko, żebyśmy wszystkie zaczęły cieszyć się chwilą. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy tutaj następnym razem. Ciekawe, co jeszcze zdołamy odkryć.